Siemanko, cześć. Tak właśnie od zera do setki, kolejny odcinek. Tak dawno już nie było, ludzie pytali, ale zebrałem się. Trochę mi się chce pograć na tej postaci. W sumie nic takiego się tutaj nie zmieniło, statystyki możecie sobie zobaczyć. Tutaj właśnie jeden kolega, Feld Lonoikir, ustąpił mi miejsca na wyrmach, także bardzo miło z jego strony. Pozdrawiam serdecznie, poznał mnie akurat. Od zera do setki nagrać to akurat to już niech już pójdzie i nagra. Niech już będzie miał ten odcinek, bo wiedzą go widzowie, że nie nagrywa od kurde nie wiem, od miesiąca chyba odcinka nie było. Ale nareszcie już jestem. Za bardzo się skupiłem na głównej postaci, na RPQ, no i też oczywiście szkoła. Wiadomo, studia się rozpoczęły, ale to nie jest temat tego odcinka, tak? Przejdźmy do konkretów. Konkrety to są właśnie wyrmy, które na dzisiaj właśnie polecę. Miejscówka jest wolna, kompletnie nikogo nie ma. No i wpadam tutaj z takim dodatkiem. Okej, miłego nagrywania. Dziękuję bardzo. Dzięki. Odpiszę tutaj, żeby nie być niemiły. Dzięki. No i odpalam sobie tutaj wyrmy. Pyk. 5 na 10 spray na redukcję damage'a. W sumie to może być ok na sam początek, jeżeli tutaj jest jeden wyrm, ale jak będą dwa, to będzie lipa trochę, ale zobaczymy. No, że najpierw wybiję te początkowe, a później sobie zamienię na damage. Obym tylko się nie wywrócił, bo jak się wywrócę, to będzie trochę niefajnie, będę musiał więcej nagrywać. Ojeju, 3? Bez przesady. 3 wyrmy. Dobra, ucieka. Dobiję go, dobiłem, dobra, no mam dziada. Następny. Wybiję to. Cieplutko się zrobiło trochę. Takie są te wyrmy, dobra. Wybiję to, przebiegnę. I tradę jest. No, ja nie jestem niestety NPC-kiem, a nie kolego. Chociaż w sumie jakbym miał ten damage dodatkowy 10 na 10, który sobie zaraz zrobię, to byłoby lepiej, nie? Dużo lepiej by było. Dobra, wybiję to. Padaj szybciej. Już jest na żółtym. Już jest redzik. Już jest większy redzik. Ojeju. Nie. Proszę mnie zostawić tutaj. Dobra, niech już tamten uciekł, to sobie się skupię na tym jednym. Ja pytanie mam. Kurde, jak nagrywam, to pytania też na tą postać. Myślałem, że tylko będziecie pytać na Zaraxona, chociaż na Zaraxonie tyle pytań jest. Ja nagrywam, proszę do mnie tutaj nie pisać. Ale odpiszę zaraz do kolegi. Wybiję go, dziada. Ciężko na tych wyrmach. Pojedynczo to muszę bić, no i ten prey na damage dużo mi pomoże. Tak naprawdę. Może jakieś focus cape'y wylecą. Dawaj. No, dobrze, udało się. Jakiś gościu tutaj przyszedł. Panie, co ty tu chcesz? Hello. A. Poszedł sobie. Nie, sobie siedzi. Zaraz napisze mi na PW pewnie. Dobra. Dobra, odpiszę mu później temu gościowi, co do mnie napisał, ale najpierw przejdźmy do konkretów tutaj, odcinka. A więc zamieniajmy ten prey, pyk. 6 na 10 naprawdę. Dobra, jeszcze mamy kilka podejść do tego, pyk. 10 na 10 luta, ale to nie o to mi chodzi. Damage 10 na 10, to jest to. Dobra, mamy 10 na 10 damage'u na wyrmach i lecimy z huntem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jeszcze odpiszę koledze. Zobaczymy, znaczy spotkamy się jak coś tam wydropi albo jak wbije level, prawda? Ładne kryty w ogóle lecą. Jak te hity, po 300. Stówka. Dużo lepiej, fajny jest ten damage dodatkowy, no. Dużo lepiej mi to idzie teraz. Hit 372. Akurat też macie przykład tego, jak działa ten damage spray. Ja go też w sumie pierwszy raz w życiu używam, nie? No i level wbity.
pół godzinki, ale jeszcze miałem dodatkowe tutaj bonus expy z daily, także no. Ale level wbiłem, trochę hajsu wyleciało. Nie widzieliście żadnego dropa, ani focus cape'a, ani tam lightning pedanta, więc no, nie udało się nic wydrobić, ale za to mamy tutaj gpki jakieś, spoko. Zobaczymy, ile to jeszcze posiedzę. Trochę strzałek mi jeszcze pozostało, więc miejmy nadzieję, że jeszcze do tego czasu coś wydropię. Byłoby spoko, jakbym tam może dwa focus cape'y wydropił, nie? Vant of Draconia, lightning pendant, nareszcie, kurde, tylko lipa jest taka, że nie mam jak, to, jak tego wziąć, bo wszystko mam zajęte przez gpki, a nie mam konwertera. Ale spokojnie, jakoś to wezmę, jeszcze następny. Jakoś to wezmę i ogarnę sobie następny plecak, w ogóle z waste'em wychodzę, nie? Z waste'em wychodzę, żadnego, znaczy jeżeli bym tam to podniósł, to będzie profit tak naprawdę, no. Jak tam to podniosę, nawet zobaczymy. Wywalę w sumie te 200. Wezmę tego lightninga, tylko zaraz, tylko zabiję tego wyryma, pyk. No, padaj, padł. W sumie tego hajsu też nie wezmę, ale spokojnie. Pyk, pyk, no i jest profit. No i jest profit, dobra. Coś tutaj jeszcze zabiłem i nie wziąłem gpków, po które się tutaj wrócę, dobra. Koniec. Kończymy, bo miejsca nie ma. Idę kupić sobie backpacka, wywalę hajsy do tego, do banku, kupię gpki, kupię strzałki i wracam. Godzina 20 jeszcze zostało, a wbiłem już calutki level i tutaj 24%, więc bardzo jest ok, bardzo ok. Polecam w ogóle tego preya. Prey jest bardzo tutaj przyjemny i dobrze to wszystko tutaj pada. Wywalam wszystko. Dobra, dobra. Widzimy się, jak wydropię coś albo jak wbiję level na wyrmach ponownie. Focus Cape, nareszcie. Witam, kurde. Focus Cape'a. Mamy proficik. Mamy profit. O, sukienka spadła. To też jest trochę warte. Teraz ją wezmę. I level wleci też za niedługo. Trochę jeszcze tego preya jest. Wykorzystam go do końca. Jeszcze w ogóle nie wiem, czy robić ponowne losowanie potwora, żeby nie stracić tego 10 na 10. Czasem jeszcze raz nie przelosować samego preya. Ale nie wiadomo, co potem dostanę, bo jak dostanę redukcję damage'u albo exp, albo loota, to nie będzie takie super, bo pod loota wyrmy nie są zbyt dobre, co mogliście zauważyć. Ja nie mam tego. Ja wywalę tutaj stówkę i trochę zmanosuję, a później tą stówkę sobie wezmę. Jak zobaczyliście w Huncie 10 na 10 na wyrmach, pierwsze podejście tej serii do wyrmów, no to niezbyt to wyszło, więc niezbyt bym chciał też preya luta 10 na 10 albo redukcję damage'u, exp albo ten właśnie atak byłby spoko. Zastanowię się jeszcze nad tym. Następna sukienka, ładnie, kolejne 3K, bardzo dobrze. I level 62, preya jeszcze troszeczkę mam, no jeszcze 51 minut, to spokojnie, może nawet jeden level wbije. Znowu mi się miejsce skończyło, wszystko tutaj mam zawalone gpkami, no i oczywiście te pojedyncze itemy. No i znowu wracam do depo, wywalam itemy, hajsy do banku i wrócę tutaj jeszcze na 30 minut, by dokończyć tego preya, nie? Wandzik. Okej. Okay. O, następny. Jeden po drugim. Następny wand, trzeci. Bardzo fajnie. No i 63. Zostało mi tu jeszcze kilka minut, 12 no. 12 minut, no to jeszcze tam kilka wyrmów zabijemy i kończymy. Focus Cape, fajnie, jeszcze na koniec. Taki dodatek. Tyk, tyk. No i koniec, kończyłem. 3 level z kawałkiem, wydaje mi się, że jak na takiego hunta to całkiem spoko.
sprayem 224 wyrmy zabite na te 2 godzinki, ale 3 refile. Robimy ponowne losowanie. Nie będę się tu bawił w ponowne losowanie preya, tylko właśnie zrobimy sobie potworki, może coś dostaniemy takiego, co na co mógłbym tutaj pójść. Zobaczymy, co to będzie. Pyk. DL. W sumie na taką darasję może zobaczymy. Ale wydaje mi się, że ten odcinek sobie dokończę na wyrmach tak naprawdę, bo te dwa level, niecałe dwa level, to spokojnie mogę sobie tutaj wybić. Tutaj tak niezbyt jest coś do preya. Tutaj mamy bonus expa, zobaczymy, co dostaniemy. Jakie następne moby. No też niezbyt. Ale spokojnie 20 godzin mi się tutaj załaduje i będzie można zrobić ponowne losowania. Też się zastanawiam nad tymi DL-ami tak naprawdę, chociaż tam mam damage. Damage jest akurat spoko na takie DL. Szybko by to spadało, to nie jest taki zły pomysł. Także pomyślimy, co tam takiego będzie. Stamina mi się spokojnie zregeneruje. Itemki wywalę zaraz do depo. Hajsik do banku. I widzimy się, jak coś tam wymyślę. Pewnie zrefiluję się i pójdę gdzieś expić. Wracamy do tej postaci. Będziemy dalej klikać i grać w komputer. 763 zostawiłem tam na offline. 94 dwa razy chyba zostawiłem. 24 godziny. Łącznie będzie tego offline treningu. No i idziemy sobie tutaj na te dragony. Na DL. Ponieważ tak jak nie pamiętacie, albo już dawno to było, filmik krótko trwa. DL mam z damage'em 10 na 10. Zobaczymy, ile tutaj będę. Nie wiem, czy w trakcie materiału nie będę musiał zrobić takiej dłuższej przerwy i przez to Hunt Analyzer się spieprzy, ale grajmy, zobaczymy, jak to będzie. W ogóle zerknijmy, czy tu jest wolne. Żadnych śladów krwi nie ma. No. Gdzie ten DL w ogóle poszedł? Tutaj zawsze był jeden DL na początku. I zniknął on. Dobra, chyba na dole tutaj będzie. A właśnie. Dobra. Zaraz zabiję tego jednego dragona. O, dawaj. Dobra, i odpalę sobie preya na spokojnie i widzimy się po prostu, jak wbije level albo coś ciekawego wydropię. Cieplutko było. Cieplutko było. 550, ale to strzałka i chór jeszcze poleciał właśnie. Level wbity, 64. Ile czasu preya wykorzystałem? Pół godziny. No to jeszcze pół godziny na wbicie tego levela. Pewnie jeszcze zrobię refila w trakcie. I skończymy sobie ten odcinek. Zostawimy tego preya godzinę na następny materiał. 65-70, prawda? Fire Sword. Jest. Jest coś. Zmniejszę tego waista. Może na sam koniec w ogóle będzie profit, ale zobaczymy, jak to będzie. Hunt skończony, już tutaj mało potek mi zostało, ledwo co wybiegłem, ale się udało. 64, połowa prawie, połowa jest. Wywalę itemki do depo, może tam coś wystawię na market. GPki do banku, kupuję potki, kupuję strzały i wracam jeszcze tutaj na moment, żeby dobić level. No to ładnie. No to poekspiłem sobie na DL-ach, no. Poekspiłem sobie na DL-ach. XD. 2 DL, 2 dragi, no. To pięknie. Nie wiem, czy poczekać, czy gdzieś indziej iść. Poczekam chwilę, zobaczymy, jak tam się rozwinie sytuacja. O, woj wyleciał. Jak sobie poczekam, to może jeszcze profit jakiś zrobię tutaj na tych dragach. No i to, co miało się stało, czyli musiałem zrobić sobie przerwę. Ogólnie tamtą sytuację, co były 2 DL, 2 dragi, udało mi się ogarnąć. Po prostu sobie w dół tak pobiegłem, zabiłem dragona, potem DL-a i potem wszystkie inne potwory, które tam były. I dragony i DL. Ale musiałem sobie zrobić przerwę. Jak wyszło. Jak bywa. No i Hunt Analyzer się wziął tutaj i
Niezbyt ładnie tutaj się zresetował, ale zaraz wbijemy level. My już końcówka. Dobijam ten level, może coś tam jeszcze wydropię i tyle będzie na tym odcinku. To jest 65. No i wbity. Tutaj sobie skończymy ten materiał. Preya, tak jak mówiłem, zostawiam sobie. 45 minut zostało, to sobie na następnym odcinku dokończymy. Zrobimy sobie ponowne losowanie wtedy, bo zostawię sobie ten damage, on jest naprawdę bardzo spoko. Podsumowując ten odcinek, 5 leveli wbite, distance wleciał, magic level wleciał. Trochę na waste jesteśmy, ale spokojnie to się nadrobi, jeszcze tam kilka śmieci w depo jest, to wystawi się na market. To się odrobi te hajsy. Wyrmy i DL-e są spoko, można iść expić na tym levelu. Mile widziany jest Prey na damage, exp, loot, wydaje mi się, że niezbyt, tak samo na redukcja damage'u też wydaje mi się, że niezbyt. Damage Prey jest naprawdę git. I to tyle. To tyle na ten odcinek. Życzę miłej gry w komputer, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I tyle, trzymajcie się, cześć, cześć. Pa, pa, na razie.